Siemaneczko, nieroby. Z tej strony Buddy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z SnowRunner 2060. Ze mną jest oczywiście 89. Tak, Construction 15 w ulepszonej wersji. Ze mną jest oczywiście brygadzista Electric. O, witajcie, witajcie. Szef budowy Jerry 82. Siemanko, kolanko. Oraz łopatowy lama. Łopatowy. No ładnie, ładnie. No mówisz. Mówisz, a kto to? Ty. Ty, a komu kątowniki z przyczepy spadły? Nikomu, ja je zabrałem tam z boku, bo one były na tym jak punkcie. Jak coś jadę po tą ciężarówkę taką, to nie kajda staje chaos. Daj, nie? Ale to czeka ktoś tam paliwo chce czy coś, no bo ja to już jadę z paliwem i z naprawą. Mimo, że dotankować do tej ciężarówki, nie? Ale jak żeście odjechali, ja nie będę jeździł za każdym. Stańcie tutaj w jednym miejscu. Ja mogę Tyle. Naprawić kogoś. O, 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 ale... Dobra, ja się pojadę. Podłączę tą cysternę, co podłączę i będę jeździł cysternę. Ale ktoś tutaj urwał. Buddy, ty masz co? Azowa. Ja mam azowa, ale... A to ty tak podjechałeś? No ja, no. Aha, a to ja bym ci naprawił. Ale dzięki za benzynkę. No to poczekaj, czekaj. Co ty masz, azowa? A ja jestem pełny. A ten cały ten przyrząd w środku też masz pełny, czy nie? Tak, mam wszystko. Wszystko mam tutaj full. Aha, okej. Okay. Tylko nie wiem jak mój Jeep po perypetiach, ale chyba go naprawiłem ostatnio, ale nie pamiętam. Okej. Okay. Bo ja tym Jeepem, panie, to ja będę chciał odblokować tą ostatnią wieżę, którą nie udało mi się w ostatnim odcinku. No bo jadę naprawić tego Westerna, tego co tam jest. Jak coś i zatankować. Jak coś, to tu jest przyczepka z paliwem. Spoko. O, i to koło, to niech sobie tutaj stoi. Dobra, ty Elektryk pojechałeś gdzie? Ja pod cysternę tu jedę, żeby się tu zatankować z niej. Zatankuję cysternę swoją przy okazji. Jak coś, to będę szukał modyfikacji i będę zbierał modyfikacje, nie? Żeby trochę ulepszyć te nasze sprzęty, bo akurat Jeepem to powierzchnią, bo widzę tutaj takie tereny, to będę Jeepem jeździł dzisiaj. A jak tu potrzeba wysokie siodło, tu potrzeba wysokie siodło do tego? O kurde, mam problem. Ja mam wysokie siodło. Kto postawił cysternę na środku drogi? Ja mam wysokie siodło, ale musimy ty najpierw ten, tak? Te dwa punkty znaleźć. Jeden jest tu, tam lama. To są znalezione, nie trzeba szukać, no. One są. Dobra. To ty jedziesz Elektryk do którego? To ja jadę do tego tutaj, do tego pierwszego. A ja sobie zaznaczę od razu tą pieprzoną. A gdzieś tu modyfikację widziałem. Jest modyfikacja. To ja cisnę po modyfikację, braty, nie? No to jedź, no. Będę modyfikacje zbierał. Z Elektrykiem zbierzemy te, nie? Zbierzemy sobie te przyczepy, co tam mamy zabrać. I odblokujemy. Ja tu nie podłączę tego, tu jest żuraw mi przeszkadza, o chudy byk. Bo to musisz mieć chyba wysokie siodło, co czy nie? Nie, bez żurawia muszę mieć, ja mam żurawia, to przeszkadza żuraw. Nie podchycę tego. A no to będzie lipa. A gdzie masz to paliwo swoje? No tam gdzie odstawiałeś. Przy moście. Przy moście. No przy tunelu, no. O. Aha. Możesz sobie, jak chcesz, to możesz sobie wziąć tą moją ciężarówkę, sobie podjechać, zatankować. No to już tak jak w poprzednich odcinkach można oszukać trochę tą grę, czyli można zabrać, kupić przyczepę z paliwem na przykład, albo z naprawą, zatankować swoje te akcesoria, co tam ten, i sprzedać przyczepę, i sprzedać przyczepę z paliwem, czy przyczepę z naprawą, i kupić znowu na przykład, nie? Czyli... I tak cheatujemy grę. To jest, tak można by powiedzieć, taki uniwersalny garaż, nie? Działa, przetestowane, bo teraz jakbyś miał się naprawić i jechać do garażu na drugą mapę, no to mogłoby być ciężko, nie? Nie miałbyś szans. No. Na zdrówko. Tak. Na zdrówko. A tak to.
Dobra, modyfikacja zasięgu ręki, tak? A tu jeszcze jest jedna przyczepa z paliwem, ty, ale jaja. I to duża. Ja ją skądś przytargałem, ale nie wiem skąd. No. Ja dojeżdżam do punktu elektryki. Ja się zatankowałem z tej cysterny tutaj, tu nie trzeba się podłączać, tutaj można być po prostu przy tylko, kurwa. Ty, taka dziwna trochę modyfikacja, bo jakiś wrak samochodu odkryłem. To dobrze. No, zawsze złom, nie? O, mam kontenera, ty. To jakiś pick-up. Tylko nie mogę zatankować z cysterny tego mojego zbiornika na pace, no ale chociaż paki mam pełne, nie? Nie mogę właśnie, musiałbym ją podłączyć chyba, a się nie da. Żura mi przeszkadza. A, to tak są teraz oznaczone modyfikacje. Gwiazdko taką. Nie, wrak samochodu ja. I ten, i, no. I panie i paczka. Okej. Okay. Het 6V50, niedostępny dla bieżącego pojazdu. W warsztacie precyzyjnie dostrojono ten silnik do potrzeb klienta. Duża moc z wielkim zapotrzebowaniem na paliwo. Takie elementy można wyposażyć w menu dostosowania garażu. Okej. Okay. Ty... Kurde, ej, ładunek mi spadł. Ale jaja, jak to możliwe? Dobra, jedna modyfikacja zrobiona. Ale jaja. Szukamy następnej modyfikacji. Jak to możliwe, że mi ładunek spadł? Normalnie. No właśnie nie bardzo normalne. Nie? Właśnie tak trochę nie bardzo bym powiedział, że to normalne. Ale go trzeba zabezpieczyć może? No każdy ja go nie zabezpieczyłem. Dobrze by było. Bo no to... Jerry, z tego co wiem, to ty się całe życie nie zabezpieczasz, więc... No nie. No. Lama, lubisz bo bez co? Czy z? Bz, bz, bz. A ty, elektryku, lubisz bz czy bz? Bzy. Bzy, bzy, bzy. Bzy, bzy, bzy. On lubi kolby opierdalać. Ja nie mówię. Nie wiem, co z wami się dzieje. Ja muszę z was tu, kurde. Zgłosić, nie? Tak. A no tak, bo to nie jest kontekst Family and Friendly, no tak. Ty, ale zaraz. Ale co? Nie wiem, o czym ty pomyślałeś. Ale ja nie chodziło mi. Ja się spytałem, czy lubi z kolą, czy bez coli pić whisky. Nie dokończyłem swojego wątku. A wy ja już nie zaraz. Whisky. No. Ty lubisz pić ten. Samogon, nie? Ja tylko tyskie. A tyskie się zjebało teraz. Ze Śląska. Sam się zjebałeś. Pod wodą. No, na przykład. To mamy silnik, tak? Jak silnik się zamknął. Silnik utopił i teraz. Teraz to wszystko wyszło, nie? Jak... Kurde, cewki człowiekowi strzeliły. Teraz to wiesz. Trzy Francja? No. Zamów kupił? Możliwe. Powodzi mu się. No to jak to, jakby tam padł oglądał, to napisz tam w komentarzach. Ta. Czy tam Pędzioszka. Czy już czwartą Francję? No ale to... Ale to nieładnie tak się śmiać z kolegi. Bo on kupił pierw Francję Północną, później Południową, Wschodnia i jeszcze Zachodnia została, nie? No. Ty, ale ten wielki ty tyś... Ja jeżdżę dzipkiem. Autopilot. 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 Ale numer był dobry, kurwa. Autopilot, nie. Dałeś się zrobić jak młody, nie? Autopitol? A, autopitol, no. teraz widzę, kurde, na rondzie muszę w prawo. No prosto, na rondzie prosto. Trzeci zjazd. Tak. Za 200 metrów zjedź. Ale gdzie, kurde, gdzie? Dlatego Westerna trzeba naprawić całego, czy tylko trochę? Tak, całego no, musisz nie wiem, naprawić. Zobacz, co tam on ma do naprawy. Ja. 760 i 360 paliwa. Co, nie masz... To nie problem, gorzej trochę z naprawą.
Jak A masz każdą część Andrzeju osobno, koła osobno, bag osobno, tak, silnik, wszystko osobno. Zawieszenie i skrzynia biegów. Weź mojego a tego, tak, Azowa. Klikniesz raz i gotowe. Azowa, to powinno ci starczyć. Ktoś był tak dobry, to go tam nie znieść za bardzo, nie? A tam też pada deszcz bez przerwy, kurwa, tak, coś tu się no. Zbywało. No. Nie, u mnie gra z deszczem. Aha, a ulamy śnieg. Tak. Bo Lama, Lama wykupił ten dodatek, kurde, zimowy, wiesz? No bo jestem ciekaw, co z tą Alaską potem, nie? Bo zanim my tam będziemy, to chyba to się roztopi tam wszystko. Za Alaskę to możesz, wiesz, gdzie iść, nie? On do pro, ten, do prokuratura. Ty, przetargasz tą cysternę z paliwem, czy nie? O matko. Elektryko, a ty dalej jeszcze z tą 14-latką? Znaczy tak. No nie, już teraz dorosła. Już teraz dorosła. Już dorosło? Teraz ma 15. Dobra, nie, panowie, już bez głupich żartów, bo to skręcamy złą drogę. Ty, a my kiedyś w dobrą drogę skręciliśmy? No, chyba nie. Ty, jak nas zawsze prowadzisz, to gdzieś lądujemy, kurde, w wodzie albo gdzieś w wąwozie. No. A potem trzeba się trzy odcinki wyciągać. Uratowywać trzeba się. No. Masakra, co tu się dzieje? To jest masakra. Ej, ale ktoś mostu nie zbudował jednego jeszcze, haliera. Ale to tylko u nas. Tylko u nas, tak. Nigdzie nie ma takich... Durni. To ty powiedziałeś? Ty nie musiałeś, bo się i tak na to zgadzasz. Nie, panie, to nie tak, to nie tak. Nie sieje marchewki, tak? Tak. Tak było? Oglądaliście te nauki? Widzi pierwszej? Co ja robię? Nie sieje marchewki. O, coś się odkryło. Western. O, Lama naprawił pojazda. Dobra, jak to teraz jechać? Teraz tam. Western Twin Star, zobaczmy jak on wygląda. O, to gdzie on? Tu. Western Tędy Twin Star. Przyjadę, ale chyba trzeba się cofnąć tą drogą. Ale on ma koła zepsute jeszcze, Lama. Mam wszystko naprawione. Ale ty, jaki on jest długi. Ty, on jest długi i też ta oś skrętu nie a jest nie, zbyt ciekawa, nie? Nie, bo koło naprawione, Lama, ty. No bo on to na szynach, ty. Bo... Co było na bo ten, tyle, bo ten Western, na pierwszy raz. Western, panie, to jest na szyny. Ale jakie ty, szyny? On ma z tyłu koła zepsute, trzeba mu koła naprawić. Jest zajczone zadanie. Przesiądź się do niego i tyle. No jestem w nim teraz. Lama właśnie. Się przesiądzi. Lama zaliczył zadanie i koniec. A, no to, no właśnie, czekaj, to ja wyjdę, Lama. Ale on długi w cholery jest. No, on jest długi, no. Tylko, że on ma przyczepę na stałe, nie? No. Takie ci powiem, że... Przyczepę no, na stałe? Tak, no, on ma normalnie platformówkę na stałe już, on jest długi. Przysiąść tam nie mogę, nie? Było bo ja jeszcze siedzę, poczekaj. No. Przysiąść z niego, no. No, momento. Ja bym też sam posiedział trochę w nim. No to już wam daję. Ale ten, na krzesełku pasażera, to pamiętaj, że musisz ten prawo autostopowicza jeszcze przejść, nie? Tak. A ty wziął tą jakąś przyczepę? Jakąś przyczepę odkryłem. No, o! Kontener, no. Ty, Lama, jak potrzebujesz naprawy, to zobacz, widzisz gdzieś na mapie, gdzie jestem? To go musisz do magazynu dowieźć. No, przyczepa serwisowa tutaj jest, przyjacielu. A. Gdzie ty jesteś? Czekaj. No zobacz. Na mapę. Widzisz? Aha, no, chyba daleko trochę. No to tam jest przyczepa serwisowa. A. Dobra, jak tak się przesiadam, to będziesz mógł zobaczyć, jak tak bardzo chcesz. Pokażcie mi tego Westerna, co to za Western, gdzie on jest? Długi w cholerę, jak nie wiem co. Anten, Khan, Woron, przyczepa, cisternowa... Nie, tam gdzie Lama jest, no. Gdzie jest Lama? Przyczepa burtowa... Naczepa, burtowa, cysterna, Woron, Khan, Western. A to jest ten Western, jaki Western? No, Western Union. O yeah. A to Panda chyba nie jeździł. Taki bank. Jak z Pandą jeździłem tam gdzieś na Swingu czy coś tam, to ten...
To on go miał, no. On go kupił. A dobry jest? W sklepie. Nie wiem, on jest chujowy jako... Na takich czasach zakrętach nic sobie nie poradzić, nie? On jest tylko wywieźć, przywieźć, takie wiesz, proste, łatwe trasy. On ma tylko napęd na przód, no. Znaczy na, tylko na tył ma, on nie ma napędu na tył. Ale można zmodyfikować go pewnie. No, ale to wiesz, zanim go zmodyfikujesz. To ja do siebie wracam, to ty se rób tym, co chcesz. 184 obrażenia dostał. Koła. 200. No to tam są koła zepsute, no. Wszystko jest naprawione, ale koła są zepsute, no to ci mówiłem ci. Czy ta przyczepa... Odkryłem przyczepę, panie, z kątownikami, taka wielka, niebieska, długa. To bierz. Da, jeepem. Mhm. No, jeepem, no na plecy. Bierz, ściągaj ty, ściągaj wszystkie przyczepy. No podepnij, ściągaj, sprzedamy je od razu tutaj do sklepu, bo to nie ma sensu, te przyczepy są porozkładane gdziekolwiek ale, na tym. Ale ja jeepem jeżdżę, panie, bo ja jadę po modyfikację no to jeżeli zbieram. To jest przyczepa, nie naczepa, to naczep. Możesz ją... Naczepa, no to jest ta na, nie wiem, wysokie siodło chyba? Ale, no to jak na ten, to nie. To jest na niska, ta niebieska? To z burtami, takimi to... Na niskie. Z burtami, na niebieska, no. On jest bardzo dobra, mi się podoba nią jeżdżenie. No dawaj, Hania, dawaj, kurwa, dawaj. Ty właśnie, gdzie ja mam, kurwa, telefon? Telefon. Dryń. No po co ci telefon? Znalazłeś? No. Jakaś kochanka może napisze, kurde, czy coś. Aha! To powiedz, niech i do mnie napisze, nie? To napiszcie w komentarzach ten, u Badiego, że jesteście kochanką, czy chcecie do niego napisać. Ale tylko płeć żeńska. Margo, czy jak on tam tak? Żeńska, tam od razu. A co? Mago to jest, on się chyba nie utożsamia z niczym, ma tak zyty łeb. Chociaż nie, bo to jest mowa nienawiści, sorry. To jest kurwa, jakieś organy rzucą na mnie. Tak. Organy to nie, to za ciężkie. To się wytnie. Organy przestępcze. Spadnie ci jakieś FBI. Dobra, ty i co ja mam teraz? Co ja mam teraz zrobić? Czekaj ta. FIB chciałeś powiedzieć? Ter do magazynu mam jechać teraz, tak? No. Aha, tylko jakieś jełop jak zwykle stano. Pani od polskiego i ci wpierdoli. No, jedź, Halina, jedź, kurde, jedź. To wy tam już, Buddy, ty tam myśl o jakim zadaniu następnym, bo ty tam nie wiesz, co ty robisz teraz, ale... Ja skautuję, wszystkie modyfikacje zbieram i... Odkryła mapę. A Lama? To ty, ja jak mógłbym to... zrobić, ja mógłbym jeszcze z, ten łowca i samochód zrobić, nie? No to rób. Ale ten... A to Buddy, ty od razu przyjmuj wszystkie zadania, później będziemy, jak będziesz przejeżdżał, to będziemy mieli... Na razie żadnego... Żadnego na razie nie spotkałem. Jak spotkam, to będę przyjmował. Co ma? Czekaj, co? Jest u ciebie paliwo jakieś? Jest na paliwa. Masz i przyczepa jest, i nie przyczepa, i pojazd. Tylko to zależy, gdzie jesteś. Tu przy, no, to przy se tunelu. Zobacz. Przy tunelu jest pełno wszystkiego. A, no to jakby się potem, jak dojadę do tunelu, jakby się mógł przesiąść i mnie zatankować. No, sam się może zatankować, ja nie muszę się zatankować. A, no dobra. Też można się przesiadać do cudzych pojazdów. No, dobrze o tak. Tym wiesz z poprzednich dwóch odcinków. Zapomniałem się znowu. Który tam 80 obrażeń na silnika przyjął? Nie wiem, panda. Panda. No. Ja. Kurwa, gdzie ta droga jebana? Tu. Projekt kultury. Jebany. Dobra, kurwa, ja chamstwo w tej Polsce. Elektryk zaraz będę tam na miejscu. A to miał być kontakt Family and Friendly chyba, nie? A nie jest? To jest.
No. Piotr plus 21, nie? No, plus 40. 80, kto da więcej? Licytuje. A, 5 milionów pływa. 100 lat, tyle do emerytury nie dożyjesz. Nikt nie dożyje do emerytury, więc wiesz. Mów za siebie. Bo to trzeba być patriotą, nie jesteście patriotami. Dzień przed emeryturą trzeba wyciągnąć kopytkę, żeby nie narażać państwa na koszty. Na szkodę, to. Ja nie wiem. Żeby pan Kaczyński mógł sobie latać, kurde. No pewnie, co, nie lubicie prezesa? Co? Prezesa nie lubicie? A kto nie, ci to nie wypowiem się na tego, bo mogę mieć policję kudę u siebie w domu, więc... To lepiej się nie wypowiadaj. Żeś pojechał po całości teraz, no. Ale jaja. Jaką policję? No zapukajmy tylko do ciebie. I wsadzili na kwarantannę. Tak. Do budy. Nie, no. ale jakby tak, wiesz, jakby to sobie tak, jak to kaczki, nie? Że wiesz, jak odlatują w te swoje tam ciepłe kraje na zimę, to tak wiesz, tak. Nie, mógłby zahaczyć swoim skrzydłem o jakąś brzozę. U nas jest cały rok, no. Tak fajnie gdacze, kurwa, i kwacze. Gdacze, no tak. A jedy... Co miesiąc jest kurwa. Ale ktoś tutaj ładnie z przyczepką stanął. Trzeba pozwodzić policjantów z całej Polski. O. To ja nie wiem, co za ślimak zablokował tutaj drogę. Którą drogę? Gdzie przyczepę? Ty jesteś, chłopie? Ślimak pokaż rogi, tak? Po modyfikacji chciałem jechać. Gdzie ty jesteś, buddy? O, buddy tam jest to. Ale to jakiś dziamdziach. A co, ja wiem kto to. To elektryk. Tak, Jerry, kurde, znajdź życie. Nie, dojechał do tamtego miejsca i żeśmy zaskoczyli i tyle. I go przeniosło do garażu. Gdzie, z czym? Nie z czym, tylko moc oddałem. Ty, a ty wziąłeś tą drugą, czy nie? Nie wziąłeś tej drugiej. Trzecią. A ty, aha, no to dobra. Ale ty, okay. Szarpie tą przyczepę, kurde. No, to już tam, się szykuj do następnego zadania, nie? Teraz. Sprawdź, tam potrzeba i skąd wziąć i dokąd i jedziemy z koksem, nie? Dalej. No jaka ja jadę te przyczepy wszystkie po wywożę, bo one mnie tu drażnią tutaj dookoła.